Cześć moi drodzy, witam was ponownie w Call of Duty 2. Jesteśmy właśnie po zakończeniu rosyjskiej kampanii, zatem poprosimy na następną misję. 32 rok El Alamein. Czyli mamy... Brytyjczyków bodajże? 1941. The Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Afrika Korps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Afrika Korps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. Ja, film się nie zaczął, no coś nowego. Ale tak, czyli gramy teraz w kampanię brytyjską. Fajnie. Atak dywersyjny mamy. Queen 6, this is King 6. Enemy tank sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we wipe out their supplies. Let's go! Mamy Thompsona. I ruszamy. To jest jedna z lepszych bodajże misji. Wow, ale obrywam. O, moja broń, dziękuję. Zabierzmy to. Ja jednak wolę walczyć MP40 jakoś przywykłem. Jerry's, tak? Raczej przeszli. Ja go nie mogę trafić do oczu. Wow. Dobra, kurde. Macie tam granata. To będzie trochę przestudzić, moim zdaniem. No, tam już jest prawie martwy, ale zdobyliśmy kolejny MP40. Właśnie. A jednak Call of Duty jakoś w jedynce, powiem wam szczerze, lepiej mi szło. Nie wiem dlaczego, może to kwestia przyzwyczajenia albo cholera wie czego. Pięknie. Ja się do niego zrzucił. Zobaczyliśmy ten bunkier. A nic nie ma, myślałem, że tutaj może coś da się jeszcze, wiecie, zdobyć. Też fajnie było taką wojenną grę, gdzie da się tak naprawdę coś zdobyć. Nie jeszcze, znaczy tak zwiedzając różne bunkry. Fajnie było coś takiego pograć. No, granat. Boże! Jazda w tych okopach jest straszna. No to jest broń typu nie przeładujesz. Ta rzecz. Drugi punkt oporu został jeden. A weźmy tą ich broń, którą mogę przeładować. Bo trzeba tylko 5 pocisków.
Nie za cię, frajerze. Nie ma to jak odpowiednia eliminacja. Tam już go nie ma. Dlatego ja właśnie lubię mieć pod ręką różne właśnie rodzaje broni. Najlepiej karabiny na w miarę bliski dystans. Dzięki czemu mogę tutaj łatwo i szybko ich eliminować. I broń właśnie większego zasięgu zastrzela pojedynczymi pociskami. Chciałem cię. No, to troszeczkę za bardzo oberwałem. O, dobra. Mniejsza o nich, wchodzimy już zatem do bunkra. Widziałem was. Oj. To byli ci, którzy żeśmy tam widzieli. Słyszę się z kapitanem Price'em, proszę. Szanowny kapitan Price. O, sorry. Nie wiedziałem, że to wy. Na całe szczęście nie dostałem żadnej kary za to, że czy tam przegrałem miejsce, czy coś, musiałem go tylko leciutko uszkodzić. Lecimy do na spotkanie z kapitanem Price'em. Nieśmiertelny kapitan Price. No co, trzeba było się rzucać. Mogliście się podejść, to może bym was oszczędził. Do wybuchająca beczka. I nie nam zarwał. Jasne, Price. Zbędziemy się składów amunicji. Wow. A już to wszystko za bardzo obrwałem. Weźmy coś bardziej odpowiedniego. Podróż ładniki, spadajmy. Na razie. To też dwa, fajnie, że nasi towarzysze też tam coś jednak niszczą. Kolejny ładunek. A, bo zostało dwa z ten. A, o, tak się niszczy te z paliwem. Czyli zostało już niewiele, czyli tutaj jeszcze składzik i tam składzik i koniec. Widoczki z paliwem zniszczone. Joker odpierdol. O, ale tak niezbyt na zniszczenia. Przytrząśnij bunkier. Dobra. Otwieraj, otwieraj. I jak wiadomo, kochani amerykańscy chłopcy lubią wystawiać drzwi. Jak to jebnie. Davis, check the bunker for enemy intelligence. We didn't have time to collect a lot of stupid. Shut it, McGregor. I said keep your bloody mouth shut, private. Private szeregowy. Dobra. Na bunkier musimy znaleźć dane wrażliwe.
Zatem musimy dosyć powoli. No to w jaja. Nie ma tak rzucić granat w taki sposób, aby się jeszcze odbił od ścian. Nie ma. Tam był jeszcze jeden. No szybko, żeśmy tam granacik. O, tu jesteś. Dawaj swoją amunicję, jeżeli masz coś, jeżeli nie... A co uparcie są ci Niemcy? Uj! Ile to jest trupów? To jest aż trochę czasami śmieszne, wiecie? Że oni się respią na stop core. Powinna być na przykład nieograniczona ilość wojskowych na danym terenie. Uj! No, mógł mnie normalnie zabić. Ograniczona ilość wojskowych na danym terenie, nie wiem, powiedzmy 50 i... Rzeczywiście po prostu, ile osób w takim muszą mogło siedzieć. Zbieramy wrażliwe dane. Nie wiem, też amunicji. Możemy się tam wynosić. Tak osobiście uważam. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej grze singleplayerowej, strzelance oczywiście, jest takiego, że wrogowie się po prostu nie respią. Możesz mi to napisać w komentarzach, sam jestem ciekaw. No price. No, czyli będziemy teraz jechać transporterem. No dobra. Wszystkie wojny są wojnami domowymi, ponieważ wszyscy ludzie są braćmi. Francisco Fenelon. Bardzo mądre słowa. A my kontynuujemy misję. No, staram się to... Jeżeli misja nie jest za długa, to staram się mieć dwie misje w odcinku. Lecimy dalej. Północny Egipt, tak? O nie, znam to. Jeżeli to jest ta misja, w której myślę. Broń południowej części miasta. Jezu, granat! Fuck you! Mogę! Nic skoro nie widzę. To też nie ma wskaźniku przeładowania. Już kurę trafiłem w niego. Widzieliście? Już trafiłem, to nic. Oni nie powinni móc przeżyć, nawet jeżeli jest, wiecie, rozpyskowy atak. Powinno ich nieźle chociaż ogłuszyć. No jest wskaźnik, że ten... że jest pocisk. Całkiem już kurde mocno obrywamy. Zobaczcie, ja w nich niby trafiam, a to nic nie robi. Zobaczcie, facet powinien zginąć od takiego pocisku.
Jeszcze z drugiej strony teraz będą nacierać. To jest niestety taka misja. To jest misja jakby prawie że snajperska. O Jezu, ile ich tam jest? Całkiem sporo. Dobra, poczekajcie momencik, zaraz wracam. Dobra, wracam już. Mam tu przeskok. Przepraszam. A, trafiłem. O, przyjaciółski ogień, lol. Dobra. Teraz na południu atakują. Muszę powiedzieć. No i właśnie, nie lubię tego, że przyjaciółski kurde ogień. Rozwaliłem go, chyba rozwaliłem. Tak naprawdę my moglibyśmy się normalnie tutaj bronić, obsadzić właśnie te działa i cały czas atakować tam, gdzie nie biegną. Bo to powinno tak naprawdę zabić sporą ilość Niemców. Zobaczcie, trafiłem w niego. No teraz dopiero zginął. No sporo ich tam jest. Południowo-zachodniej części miasta, tak? Coś tak cicho się zrobiło. No zobaczcie, trafiłem centralnie w nich. Dobra. Trochę tutaj kurde no jest, to im trzeba przyznać. Pięknie. Łatwo jest kurde powiedzieć, nie dajcie im przejść, prawda? Nie mam już odłamkowych, dobra, czas się wycofać trochę. Nie mamy szans z Niemcami w takiej ilości. Wypierdać. Ja tutaj się będę bawił, MG. No, wypij, no patrzcie. I to się właśnie nazywa żydzenie wojska. No jak tam, ja tam ich nie widzę. Ale będzie za chwilę i będzie sporo tutaj. Da, robimy im zaporę ogniową. Iu. Właśnie mi się przydała wsparcie artylerii, tam jest. Tam ich niewiele tutaj przy... O kurde, dobra. Yeah!
Dobra, pojedziemy do środka. Jezu. I właśnie teraz dostaniemy możliwość zabawy za artylerią. Tu są czołgi. A, tam są czołgi. No, dobrze, że nic nie widzę, halo. F. Strzał bez odbioru! To będzie piękne, jak tu. Właśnie. Ta Price mnie tu widzę osłania. No, dwa za jednym razem. Cudnie. Dobra, tam już rzucimy. Będę trochę oberwać. Ale ich tutaj... Jezu, spadłem. No i tutaj troszeczkę, kurde, jest. Oni fajnie, że widzicie, podają nawet te komendy. To jest takie bardzo realistyczne, bo w wojsku także są podawane. I czemu wiedzą, gdzie naprowadzić. O, nasi tutaj idą, chłopcy. Jest to jeszcze dwóch, tak? Sześć, siedem. Jestem ciekawy, jak to jest w ogóle interpretowane, szczerze mówiąc, bo nigdy się tym tak nie interesowałem. Ja tutaj trupów. Wow. A, udało się. To są już nasze czołgi. Czyli Crusader. O, no naszym chłopcom się udało przybyć na czas. Yeah, udało się. Ale w tym jest, podziękuję wam za uwagę, trzymajcie za czepkę, w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa.